Jak tak dalej pójdzie, Legionowo może stać się dobroczynną stolicą Polski. W niedzielę na terenie miejskiego ratusza grupa Wolontariat Legionowo zorganizowała kolejny koncert charytatywny, tym razem z myślą o Lidce Chmielewskiej, dziewczynce cierpiącej na zespół Treacher Collinsa, objawiający się rozległymi wadami twarzoczaszki. Lidia ma teraz 10 lat. I tak naprawdę pierwsze zabiegi operacyjne zaczęły się w zeszłym roku. Lidia jest po bardzo poważnej operacji, po przeszczepach kostnych w rejonach żuchwy. To pierwszy etap na długiej drodze do poprawy wizerunku i jakości życia dziewczynki. Lidia bardzo słabo jeszcze mówi i bardzo słabo sama je. Zaczęła spożywać pierwsze pokarmy, są to pokarmy miksowane. Jest to bardzo duży sukces, ponieważ po 8 latach karmienia sondą nagle nastąpił przełom. Lidia zaczęła sama jeść. W tym roku poszła również do szkoły i chociaż dobrze sobie w niej radzi, kłopoty z mową stanowią barierę w kontaktach z rówieśnikami. Poza kolejnymi zabiegami Lidka wymaga długiej i trudnej rehabilitacji, na nią zaś potrzebne są pieniądze. Stąd niedzielny koncert zorganizowany przez działającą od roku ekipę legionowskich społeczników. Grupa Wolontariat Legionowo to jest taka zbiorowisko ludzi skupionych wokół tej inicjatywy społecznej. Nie jesteśmy zalegalizowani, ale pracujemy normalnie na terenie całego powiatu. Takim trzonem tej całej inicjatywy jest Marek Dąbrowski, Julita Baczyńska, Wojtek Popiela, no i moja skromna osoba. Natomiast pomagają nas około 60 osób. Dzięki temu, organizując kolejne akcje, wolontariusze mogą być pewni, że dopiszą artyści i sponsorzy. Co z kolei przekłada się na imprezową frekwencję, a w konsekwencji na pieniądze. Podczas koncertu w ratuszu znów nie zabrakło kulinarnych i muzycznych atrakcji. Do udziału w licytacjach zachęcał m.in. aktor Henryk Gołębiewski. Aktywni byli także przyszli beneficjenci działań wolontariatu Legionowo. Udało nam się zgromadzić wokół naszej inicjatywy rodziców dzieci potrzebujących. Jest tak 6 dzieci, których objęliśmy planem na ten rok pomocowym i już rodzice między sobą współpracują, część obowiązków przejęli na siebie. Wolontariat robi całą resztę, koordynuje, szuka sponsorów oraz puka do drzwi lokalnych włodarzy. Wszystko to sprawia, że legionowianie mają coraz więcej okazji do pomocy swym potrzebującym sąsiadom i coraz chętniej z nich korzystają. W trakcie niedzielnej imprezy udało się zgromadzić ponad 4,5 tysiąca złotych. Suma może jeszcze wzrosnąć, gdy uda się spieniężyć resztę dostarczonych przez sponsorów fantów. Dla Lidki Chmielewskiej oznacza to szansę na kolejny turnus rehabilitacyjny. Jeden taki wyjazd to jest koszt rzędu około 6 tysięcy złotych. Niestety jeden taki wyjazd w roku jest troszeczkę za mało. Po każdym niemalże zabiegu, po każdej jakiejś ingerencji chirurgicznej jest skazany tak naprawdę taki wyjazd. Lidce Chmielewskiej można też pomóc, wpłacając pieniądze na widoczny u dołu ekranu numer konta Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.